Czego uczy mnie Biblia w pierwszej księdze Mojżeszowej, rozdziale 29? Jakub u Labana i jego ucieczka. Tu oczywiście dalej widzimy postępy Jakuba w szkole Bożej. Potem Jakub ruszył z miejsca i poszedł do ziemi ludów wschodu. Pierwsza księga Mojżeszowa, 29, werset pierwszy. To już widzieliśmy w pierwszej Mojżeszowej, 28. Jak widzieliśmy już w pierwszej Mojżeszowej 28, Jakub wciąż nie potrafi pojąć prawdziwego charakteru Boga, a jego odpowiedź na objawioną mu w Betel pełnię Bożej łaski brzmi jeśli oraz umowa odnośnie do chleba i odzieży. Tak, tacy sami jesteśmy. Więc jego, Jakuba, odpowiedział na objawioną mu w Betel pełnię Bożej łaski było jeśli oraz umowa odnośnie do chleba i odzieży. Przedstawiona w 29 rozdziale scena wypełniona jest po brzegi tego rodzaju umowami. Co człowiek sieje, to i rządź będzie, mówi nam list do Galacjan, 6 rozdział, 7 werset. Niemożliwe jest ujście przed konsekwencjami swej niewierności. Jakub nie odnalazł jeszcze swego prawdziwego miejsca przed Bogiem, jedynego, jakie przystoi wierzącemu, i dlatego Bóg posłużył się okolicznościami, aby go skarcić i upokorzyć. Jest to prawdziwa tajemnica wielu udręk i doświadczeń, jakie spotykają nas w tym świecie. Nie przeżylibyśmy jeszcze przed Bogiem w taki sposób, jak On sobie życzy. I to oznacza, że nie przeżyliśmy jeszcze przed Bogiem całkowitego załamania powiązanego z osądzeniem samego siebie i zupełnym odrzuceniem własnego ja. I to dlatego wciąż na nowo próbujemy na własną rękę opanować sytuację i przezwyciężyć pojawiające się trudności. Efekt tego jest taki, że głową uderzamy w ścianę. Nikt nie jest w stanie radować się Bogu, dopóki nie skończy ze swoim ja. A to z prostej przyczyny, że Bóg może objawić się jedynie tam, gdzie ciało otrzymało należne mu miejsce śmierci, w śmierci. Tak, uśmiercenie swego ciała, uśmiercenie swego starego człowieka. W taki czy inny sposób muszę nauczyć się, czego warta jest ludzka natura i aby doprowadzić mnie do tego absolutnie rozstrzygającego poznania, Bóg posługuje się różnymi środkami. Jakże często dzieje się, jak w przypadku Jakuba, że Pan Bóg zbliża się do nas i przemawia, a my nie rozumiemy Jego głosu. I nie zajmujemy należnego nam w Jego obecności miejsca. Zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem, o jakim żelękiem napawa to miejsce. Tak przecież powiedział Jakub w 29 rozdziale, 28 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej. W wersetach 16-17 mamy to zapisane. Jakub nic nie nauczył się z widzenia w Betel, dlatego Bóg musiał przeprowadzić go przez ciężką,
trwającą 21 lat szkołę, a nawet i ta szkoła nie wystarczyła, aby go całkowicie skruszyć. Jednym z takich punktów lekcji, jakie odbieramy, jest, gdy oszust trafia do oszusta. Jakub oszust trafił do oszusta. Stąd mamy do czynienia z klasą o nazwie oszust u oszusta. Bardzo ciekawym jest przyglądać się Jakubowi, jak trafia na miejsce, które w każdym calu odpowiada jego wewnętrznemu stanowi. Jakub ze swoją wybitną skłonnością do robienia interesów i targowania się trafia na Labana, który ma tę samą skłonność, i obaj napinają każdy nerw, aby przechytrzyć jeden drugiego. Postępowanie Labana nie powinno nas dziwić, bo nie był on nigdy w Betelu. I właśnie dlatego opuści ojca i matkę człowiek, bo któż może być tak samo sprytnym jak nasz własny tato lub własna mama lub dla naszej żony nasza teściowa lub jej ojciec, czyli nasz teść. Dlatego te kwestie muszą być uregulowane tak, że opuści ojca i matkę i złączy się z żoną swoją i będzie jak najdalej od tych relacji. Jeśli nie, to będzie tak jak u Labana z Jakubem. Postępowanie Labana nie powinno nas dziwić, bo nie był on nigdy w Betelu, nie widział nigdy otwartego nieba, ani drabiny sięgającej z nieba na ziemię. Nie otrzymał nigdy cudownych obietnic z ust samego Pana Boga, które gwarantowałyby mu dziedzictwo w Kanaanie i niezliczone potomstwo. Nic dziwnego, że przejawiał niebywałą chciwość i zachłanność Laban. Nie miał innego źródła pomocy. Bez sensu jest oczekiwanie od człowieka tego świata czegoś innego niż światowych zasad, światowego usposobienia i ścieżek. On nie ma przecież nic innego. Jakże mielibyśmy spodziewać się czystego po nieczystym? Jakże smutny jest jednak widok Jakuba, który z całą swą energią angażuje się w walkę z niewierzącym Labanem, by nagromadzić sobie ziemskie dobra. A jednak wcale nie jest to rzadkością, że dzieci Boże zapominają o swoim wzniosłym powołaniu i niebiańskim dziedzictwie i kłócą się z dziećmi tego świata o bogactwa i zaszczyty tej obciążonej przekleństwem grzechu ziemi. Często przybiera to tak poważny wymiar, że ciężko jest u takiego wierzącego dostrzec jakikolwiek ślad tego, o czym apostoł Jan mówi, że zwycięża świat. To jest wiary. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 5 werset. Gdybyśmy chcieli oceniać Jakuba i Labana zgodnie z naturalnymi zasadami, ciężko byłoby nam zauważyć pomiędzy nimi jakąkolwiek różnicę. Trzeba spojrzeć poza kulisy i dowiedzieć się, jakie są myśli Boga odnośnie do obu tych mężów. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie dojrzeć, jak bardzo różnią się od siebie ci dwaj zewnętrznie tak podobni do siebie mężowie. To Bóg decydował o tej różnicy, nie Jakub. Tak jest i dzisiaj. Choć czasem, niestety, często jest ciężko dostrzec różnicę pomiędzy dziećmi światłości a dziećmi ciemności. 10 panien, 5 głupich, 5 mądrych, nie różniły się od siebie, gdy spały. Więc choć czasem niestety ciężko jest dostrzec różnicę pomiędzy dziećmi światłości a dziećmi ciemności, to jednak ona istnieje. Olbrzymia różnica, która opiera się na fakcie, że jedne są naczyniami zmiłowania, które Bóg uprzednio przygotował ku chwale, a inne naczyniami gniewu przygotowanymi
na zagładę, nie przez Boga, lecz przez grzech i uparte w nim trwanie, jak mówi nam list do Rzymian, 9 rozdział 22 do 23 wersetu. Słowo przeznaczone jest niefortunne i może prowadzić do błędnych wniosków. Jakoby Bóg przeznaczał ludzi z góry na zagładę, co znajduje się w opozycji do Ewangelii wolnej łaski w Chrystusie. Więc widzimy wyraźnie, że w liście do Rzymian, 9 rozdział 22 i 23 werset, mamy to wyjaśnione. Duchowo usposobiony wierzący z zainteresowaniem i radością zauważy, z jaką skrupulatnością w Rzymian 9 i na wielu innych miejscach słowa Duch Boży dobiera słów, aby obronić się przed tym strasznym wnioskiem, jaki ludzki umysł aż nazbyt często wyciągnął z biblijnej nauki o suwerennym wyborze Bożym. Gdy mówi o naczyniach gniewu, mówi po prostu przygotowane na zagładę. W żadnym razie nie mówi, że to Bóg je do tego przygotował. Natomiast gdy tylko zwraca się ku naczyniom zmiłowania, mówi, które Bóg uprzednio przygotował ku chwale. Ta różnica jest godna najwyższej uwagi. Jakuby i Labany różnią się co do zasady i zawsze będą się różnić, chociaż pierwszym łatwo przychodzi zaniedbywać swoje wysokie stanowisko i nieczęsto myślą o tym, jak ważne jest, aby urzeczywistniali swój prawdziwy charakter. Co się tyczy Jakuba, to wszystko. Czy to jego ciężka praca i znój, czy też zawarte w uprzednim rozdziale przymierze, umowy, czyli w rozdziale 28 pierwszej Mojżeszowej, są jedynie następstwem jego nieznajomości Bożej łaski i ewidentnego braku zdolności, by zaufać bezwarunkowo obietnicom Boga. Kto po otrzymaniu bezwarunkowej obietnicy od samego Boga potrafi jeszcze mówić: jeżeli Bóg będzie ze mną i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, ten ma doprawdy marne wyobrażenie o Bogu i o znaczeniu Jego obietnicy. Dlatego widzimy również, jak bardzo Jakub się trudzi, aby poprawić swoją sytuację i zadbać o pomyślność swych spraw. Tak czyni każdy, kto nie zrozumiał jeszcze łaski Bożej. Możemy wyznawać, że znamy zasady, na podstawie których działa łaska, ale to jeszcze nic nie mówi o prawdziwej mierze naszego osobistego doświadczenia jej mocy. Można by myśleć, że widzenie, jakie Jakub miał w Betelu, powinno było raz na zawsze przekonać go o łasce Bożej i wyryć się głęboko w jego sercu, odbijając na wszelkich jego ścieżkach. Niemniej jednak zachowanie Jakuba w Haranie zdradza aż nader wyraźnie, jak niewiele pojął z Bożej łaski. Postępowanie człowieka odzwierciedla rzeczywisty stopień doświadczeń i przekonań ludzkiej duszy, zupełnie niezależnie od wyznania ust. Każdy ma taki świat, jaki widzą jego oczy. Jakub nie doszedł jeszcze do punktu, w którym zacząłby przyglądać się sobie szczerze w świetle obecności Bożej i dlatego żył w nieświadomości Bożej łaski i zdradził swoją nieświadomość, wdając się w rywalizację z Labanem i przejmując jego światowe zasady postępowania. Można zadziwiać się, że Jakub, który nie nauczył się oglądać przed Bogiem klarownie i osądzać swój naturalny charakter przez Boże zrządzenie, został zaprowadzony na miejsce, gdzie jego charakter tym wyraźniej wyszedł na jaw. Został zaprowadzony do Haranu, ojczyzny Labana i Rebeki, kolebki szkoły, z której pochodziły tak zręcznie praktykowane przez niego zasady, gdzie ich uczono i gdzie się nimi posługiwano. Aby poznać Boga, trzeba udać się do Betelu. Aby poznać człowieka, należy pójść do Haranu.
Ponieważ Jakub nie zrozumiał objawienia istoty Bożej, jakie udzielił mu Bóg w Betelu, musiał powędrować dalej do Haranu, gdzie wyszło na jaw, kim jest on sam. Jakież zabiegi podejmował i ileż trudu zadawał sobie, by osiągnąć swoje cele Jakub. Jakież mistrzowskie chwyty stosował Jakub. Nie widzimy nic z zaufania do Boga w działaniu Jakuba. Nic z cierpliwości i prostoty wiary Jakub nie okazywał. To prawda, że Bóg był z Jakubem, bo nic nie jest w stanie przeszkodzić działaniu Bożej i Jego łaski. Co więcej, Jakub zauważył nawet w pewnym stopniu i uznał obecność i wierność Bożą, ale mimo to wciąż był zdania, że nie obejdzie się bez jego planów i knowań. Nie potrafił pozostawić Bogu uregulowania sprawy odnośnie jego żon i należnej mu zapłaty. Wszystko chciał załatwić podstępem i sprytem. Od początku do końca był tym samym Jakubem, to znaczy ten, który przechytrza, jak to czytaliśmy w pierwszej księdze Mojżeszowej 27-26. Bo gdzież na przykład moglibyśmy znaleźć lepsze arcydzieło ludzkiego wyrachowania niż uknuty przez niego plan w pierwszej księdze Mojżeszowej 30, 37, 42. Zamiast pozwolić Bogu, by zatroszczył się Bóg o rozmnożenie trzody centkowanej i łaciatej, co Bóg, gdyby Jakub mu to powierzył, z pewnością by też uczynił, wolał sięgnąć po środki, które tylko jeden Jakub potrafił wymyślić. W podobny sposób postępował przez cały okres swojego długiego pobytu u Labana, aż w końcu ucieka, pozostając we wszystkim wiernym samemu sobie i obranym przez siebie zasadom. Poznanie łaski i poznanie samego siebie to są dwa ważne punkty w Uniwersytecie Bożym. Przyglądanie się cechom charakteru Jakuba, które wychodzą na jaw w różnych etapach jego jednorazowej, niepowtarzalnej historii, daje nam wgląd w cudowne drogi łaski Bożej. Nikt oprócz Boga nie wytrzymałby z takim człowiekiem jak Jakub i nikt jak tylko Bóg nie zainteresowałby się nim tak szczerze i dogłębnie. Łaska startuje w najniższym punkcie. Zajmuje się człowiekiem tak, jak go znajdzie i postępuje z nim według doskonałej znajomości jego zdeprawowanej natury. Bardzo ważne jest, abyśmy od początku znali tę cechę łaski, abyśmy byli później w stanie znieść odkrycie naszej własnej grzeszności i zdeprawowania, które potrafi drastycznie zachwiać naszym zaufaniem i zburzyć nasz pokój. Wielu wierzących nie rozpoznaje już na początku swej drogi wiary doszczętnego zepsucia swej natury i nie widzi jej taką, jaką jawi się w bezkompromisowym świetle Bożym, chociaż ich serca naprawdę zostały dotknięte przez łaskę, a ich sumienia zostały spokojne przez oparcie się we wierze na dziele Chrystusa, przez przytłaczające odkrycie zła w swym własnym, nawróconym już sercu, zaczynają podawać wątpliwość autentyczność swej relacji z Bogiem, ponieważ mają jedynie wybrakowane i niepełne wyobrażenie o łasce Bożej i wartości krwi Chrystusa. To z kolei prowadzi do tego, że w duchu zostają odłączeni od Chrystusa, czując się zdani na samych siebie albo biorąc ucieczkę do ludzkiej religii z jej nakazami i przepisami, co pozwala im co najmniej zachować mowę pobożności i daje im brakujące im poczucie swej
wartości lub popadają w stan daleko posuniętej światowości. Są to smutne następstwa tego, gdy serca nie są umocnione łaską, a to właśnie serca należy umacniać łaską. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 9 werset mówi, aby umacniać serca łaską, a nie czymś innym. Spostrzeżenie to czyni historię Jakuba jeszcze bardziej fascynującą i pouczającą. Nikt z nas nie może czytać tych trzech rozdziałów od 29 do 31 rozdziału pierwszej Mojżeszowej, nie będąc poruszonym cudowną łaską, która potrafiła zająć się takim człowiekiem jak Jakub i obnażywszy całe jego wnętrze powiedzieć zdecydowanie: w Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego, nie widziałem obłudy w Izraelu. Tak czytamy w czwartej księdze Mojżeszowej 23-21. Bóg nie mówi, że w Jakubie nie było nic złego ani krzty obłudy w Izraelu. To nie byłoby w stanie uspokoić serca i dać mu pewności, którą Bóg tak bardzo chce podarować. Powiedzieć grzesznikowi, że nie ma w nim grzechu, jest doprawdy marnym pocieszeniem i nie ukoi jego serca, bo on wie aż za dobrze, że w nim mieszka grzech. Gdy sam Bóg mówi mu, że nie, że na podstawie doskonałej ofiary Chrystusa nie widzi w nim już dłużej grzechu, to z całą pewnością błogi pokój wypełni jego serce. Gdyby Bóg obrał sobie Ezawa, nie oglądalibyśmy tak wspaniałych dróg łaski? A to z prostego powodu, że Ezaw z natury nie jawi się w tak niekorzystnym świetle jak Jakub. Im niżej człowiek upadnie, tym wyżej wznosi się łaska Boża. W zależności od tego, jak dalece oszacuję moją winę w skali od 50 do 100 denarów, wzrośnie również moje poczucie łaski i doznanie miłości, która odpuściła nam cały dług, ponieważ nie mieliśmy z czego zapłacić. Tak czytamy w Ewangelii Łukasza 7:42. To z pewnością dlatego apostoł napisał: dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Tak mówi nam list do Hebrajczyków, 13 rozdział, 9 werset.